Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 5 i dzisiaj troszeczkę odpoczniemy od tak intensywnego grania jak w poprzednim odcinku. Kto nie widział, to gorąco zachęcam, ponieważ naprawdę poprzedni odcinek wyszedł mega, aczkolwiek tam na końcu troszeczkę zaszroniło obraz, takie mam wrażenie. Nie wiem w sumie z czego to wynika, liczę, że dzisiaj takich rzeczy nie będzie. W ogóle nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym, tak nie wiem, w sumie to taka, nie wiem dlaczego wam to mówię, ale no to taka luźna informacja. Moi drodzy, co sobie dzisiaj zagramy? Zagramy sobie specjalną misję, Short Life, tak się nazywa ta misja. Dlaczego ją wybrałem? Ponieważ jest za 2000 golda nagrody i wydaje mi się dość prosta. Z tego co rozumiem, polega na tym, że co 10 rund znikają nam wszystkie małpki, jakie postawiliśmy. Czyli co 10 rund jakbyśmy zaczynali od zera, z tym, że podejrzewam, że no mamy uzbieraną kasę, którą uzbieraliśmy przez te 10 rund. Także mi się wydaje ten challenge dość prosty. Nie wiem dlaczego jest za 2000. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Właściwie ta specjalna misja, nie challenge. Oczywiście używam domku, który wzmacnia mi Dart Monkey. Tak naprawdę, jeżeli mam być 4, tak to powiedziałem, oczywiście, jakby to było oczywiste. A tak naprawdę w sumie zapomniałem, że używam tego domku, jeżeli mam być 4. No ale oczywiście zaczynamy od tej małpki. Wydaje mi się, że na początku mogę dawać, żeby wiecie, te przejścia między rundami były płynne. Te strzałeczki właśnie, które nacisnąłem, powodują, że zobaczcie, widzicie, od razu przeskoczyło mi na trzecią rundę i zaraz i już od razu na czwartą. Nie ma po prostu tego takiego jakby czekania co rundę. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. W sensie, że nie, że czekania, tylko no nie muszę odklikiwać każdej rundy osobno, tak? One po prostu dzieją się automatycznie. Mamy już szóstą rundę, mamy już w sumie siódmą nawet. Może, nie no, pancerz raczej nie poleci jeszcze w tej rundzie, więc wydaje mi się, że na razie będziemy w taki sposób się bronili. Zaraz i tak nam te małpki znikną, jeżeli dobrze rozumiem. Zaraz zobaczymy, czekajcie, będzie 10 runda i po tej rundzie powinny mi te małpki zniknąć. Czy tak będzie, to zaraz zobaczymy. Wyłączę sobie szybko, żeby nie przeskakiwało już dalej. Bo jak wiecie, mi te małpki znikną, a przeskoczy mi na kolejną rundę, no to nie będzie fajnie. No dawajcie, niech ta runda 10 się kończy. Aha, okej, w taki sposób zniknęła mi... Czyli zniknęła mi ta małpka, którą postawiłem do rundy 9 włącznie z rundą 9, bo tę małpkę postawiłem w rundzie 10 i ona nie zniknęła, z tego co rozumiem w każdym razie. Czyli ona zniknie w rundzie... Czyli w rundzie 20 znikną wszystkie małpki, jakie postawiłem do rundy 19. Okej, no jest to dosyć ciekawe, włącznie z rundą 19. Okej, to w takim razie chyba mogę sobie to włączyć. Mogę sobie to włączyć, także stawimy to sobie oczywiście, pyk. Kupmy coś takiego. Tutaj opłaca się oszczędzać troszeczkę kasy. Opłaca się właśnie oszczędzać troszeczkę kasy, żeby w rundzie 20 postawię sobie armatę, ponieważ zniknie ona dopiero w rundzie 29. A wydaje mi się, że tam już powoli powinniśmy się bronić przeciwko pancerzowi. No widzicie, wydaje mi się, na razie idzie w miarę luźno. No nie jest to jakieś bardzo wymagające. Hajsik zostaje, dlatego warto po prostu dużo sobie tego hajsu zachować, a nie, że wy nie wiem, w 29 rundzie wydacie cały hajs i nagle się okaże, że w 30 rundzie, po 30 rundzie znikną wam wszystkie wieżyczki. A nie będziecie mieli, nie wiem, będziecie mieli 1000 golda na 30 rundę, no to nie jest to najlepszy pomysł. Wydaje mi się, że farmy również możemy tu zbudować. Mimo, że one znikną, to jakby tym bym się jakoś bardzo nie przejmował, bo i tak zdążymy uzbierać sporo hajsu z nich, po prostu. Tylko wydaje mi się, że to tak bardziej w 30 rundzie powinniśmy budować farmy. Okej, mamy 20. Okej, stop. Zniknęły wszystkie małpki, jakie postawiłem. No tu jest ten problem, że ja dałem, żeby te rundy automatycznie przeskakiwały. I właśnie widzicie, mogę mieć teraz z tego tytułu troszeczkę problemów. Nie no, ale raczej to mnie nie zabije, no. Nie zabije mnie, czekajcie. No dobra, no niech na razie lecą te rundy automatycznie, to nie będę się tym martwił. Postawmy sobie również armatę. Niech będzie w taki sposób, ulepszona. Mortara, żeby ewentualnie zdejmował jakiś kamopancerz, jak się tam jakiś trafi. No i wydaje mi się, że tak możemy lecieć już spokojnie. Już spokojnie. No okej, muszę po prostu uważać i w okolicach rundy 29 wyłączyć to automatyczne przeskakiwanie, ponieważ to najzwyczajniej w świecie będzie mi przeszkadzało. Albo można też robić w taki sposób, że sprzedacie wszystko, co macie, czyli na przykład ja tej małpki nie potrzebuję w tym momencie raczej za bardzo, bo ona i tak nic nie robi.
w zaistniałej sytuacji, więc czekajcie, bo teraz po tej rundzie, po rundzie 30, znikną mi te wieżyczki, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Odpalmy rundę 30, tak. I jeszcze są, po tej rundzie znikną, więc skoro po tej rundzie znikną, to najlepiej byłoby mi sprzedać możliwie jak najwięcej rzeczy, żeby mieć jak najwięcej hajsu. Okej, okay. I jak wystartuję tę rundę, to teraz te wieżyczki znikną. Czyli ja sobie postawię teraz to, ciebie i powiedzmy ciebie. I powinno być luźno. 31 runda. Dalej nie zniknęły? Dziwne. Musiało mi się coś pomieszać. Bo teraz zniknęła tamta małpka. Aha! Każda wieżyczka jest 10 rund od momentu jej postawienia, a nie, że wiecie, nie, że co 10 rund wam wszystko znika, tylko każda to działa jakby indywidualnie na każdą tą, na każdą wieżyczkę. To w ogóle super. Ja myślałem, że co 10 rund wszystkie znikają, to było całkiem trudne, muszę przyznać. A tak to... Tak to w miarę łatwo. Zostałem sobie farmę, zaraz ją ulepszymy na... Zaraz ją ulepszymy na fabrykę i... Chociaż nie, no w sumie na fabrykę to głupio, lepiej żebym nie ulepszał, bo... Jeszcze ja wiem, czekajcie, dwie rundy... Zaraz sterowiec poleci. Zaraz sterowiec poleci i będę płakał. Małaby postawmy oczywiście. Pyk. One są wprost świetne na sterowce, dlatego dlaczego miałby ich nie być tutaj? Okej, okay, dobra, to na początku źle zrozumiałem, bo właśnie... Nie no, to ja sobie wyobrażałem jeszcze trudniejszą wersję tego w takim razie. Moja wersja tego była dużo, dużo trudniejsza. Czyli tak naprawdę wszystko, co postawię w 55 rundzie, no to będzie już do samego końca. Z tego, co rozumiem. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. I kiedy znikną mi te dwie małpki. Powinny zniknąć równocześnie, bo postawiłem je w tym samym momencie. Także powinny te, czysto teoretycznie zniknąć równocześnie. Okej, dostawię sobie może od razu pyk. Postawię sobie kolejną taką. I jeszcze może jakąś taką, wiecie, żeby stunowała. Żeby jak te mi dwie znikną, no to żebym miał od razu jakby kolejną. O, widzicie, dwie naraz zniknęły? Tak, czyli działa to okej. Okay, działa to teraz tak jak... Teraz już rozumiem, jak to działa. Ktoś mi pisał swoją drogą w komentarzu, w jaki sposób to działa. Ja to przeczytałem, ale po prostu... Ten tryb, ja to przeczytałem, ale po prostu zapomniałem, jak to konkretnie funkcjonuje. Dobra. Tej farmy raczej mi się nie opłaca teraz ulepszać, bo ona zaraz zniknie, ale postawię sobie nową i od razu ulepszę ją na fabrykę. I w tym momencie ona zniknie mi dopiero za 10 rund, więc za 10 rund spokojnie mi się zwróci. Także tutaj nie mam w ogóle co narzekać. Farmer mi też zniknął. O, ciekawe. Tyczy się to też agentów? O, to bardzo ciekawe. A tego się nie spodziewałem, że również i agentów będzie się to tyczyć. Dobra. Monkey Village wtedy by stała do rundy 55. Dobra. To zrobimy w taki sposób i ulepszymy sobie. O. I na razie więcej ulepszeń kupować nie będę. Zresztą nawet nie mogę. Ale i tak, na razie po prostu więcej ulepszonek nie będę kupował. Z farmy mam dość spory hajs. Tutaj na sterowce raczej jestem w miarę odporny. Coś do zatrzymywania baloników ewentualnie również jest. No i małpka, takie wykończeniowo, również tutaj jest. Okej, zniknęły mi dwie armaty. No tego nie przewidziałem, ale spokojnie. Nie mamy co panikować, bo mamy również... Okej, te dwie armaty w tym momencie, jakie powstaje, znikną w rundzie 56. Dobra, no to przydatna informacja dla mnie na pewno. Dobra, w rundzie 55 znika domek i super małpka. No i wtedy akurat na rundę 55 już postawię domek, który ulepszę możliwie maksymalnie. No bo i tak wiecie, no cała misja trwa do 65 rundy, więc jakby... No więc jakby siłą rzeczy, no to już będzie jakby do końca, tak? Więc już mogę wszystko wydawać. Już mogę wydać wszystko. Postawię sobie może kolejną farmę. Za chwilę ta poprzednia, co... Okej, zniknęły mi dwie małpki, które tu były i one klepały główny damage, więc ich zniknięcie jest dla mnie dość nieprzyjemną kwestią. Fak, trochę za daleko poleciałem, nie powinienem aż tak ulepszać. Okej, mam dwie farmy, zaraz będzie, podejrzewam, tylko jedna, no ale korzystamy z tego, że są dwie. I nie z gorzej zarabiamy, naprawdę nie z gorszą tutaj liczbę hajsiku. Moim zdaniem to powinno być chociaż na poziomie hard, wiecie o co chodzi, że chociaż jak dałem za to 2000,
aż, no to powinno być to właśnie na tym, na poziomie hard. A tak, bo to jest dosyć proste po prostu, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest dosyć proste. Przynajmniej tak jak jest, tak jak to wygląda na chwilę obecną, no to tak jak widzicie, no nie ma jakiejś zbyt dużej filozofii. Dlaczego nie? Kolejna farma. O, idealnie, nawet zniknęła ta poprzednia. Okej. Jedyna trudność, jaka może polegać, to może jak ktoś postawi, nie wiem, w jednej rundzie wszystkie swoje wieżyczki i później po prostu nie ogarnie, w której rundzie mu one znikają i nagle mu znikną wszystkie, no to może być faktycznie problematyczna kwestia. A tak to, żeby to, okej, okay, zniknął mi domek i super małpka w 54 rundzie, okej, okay. A postawiłem je? Jakoś inaczej, nie? Dobra, niech będzie Sangoda, postawimy. Dziwne, wydaje mi się, że jeszcze jedną rundę powinny jakby stać, dobra. No ale mniejsza o to, może się po prostu pomyliłem. Postawmy sobie oczywiście farmera, bo tutaj mam dużo paczuszek do zebrania. Kolejną farmę, dlaczego nie? Dlaczego nie? Z balonikami sobie tam raczej radzę. Kolejną super małpkę. W taki sposób, ulepszoną. No i luzik, arbuzik, teraz raczej, no wiecie. Wszystko, co jest na poziomie, w tym momencie wszystko, co jest na poziomie medium, raczej jestem w stanie pokonać już tym, co tutaj mam. Już tym, co tutaj mam, raczej jestem sobie w stanie poradzić. Za chwilę znikną mi te armaty z góry. Postawię sobie już taką, wiecie, mocno ulepszoną. Ze skillem. No i git. I git, mam jeszcze skilla. Zostało mi tutaj... Niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo. No patrzcie, widzicie, jak to się człowiek na chwilę tylko zagapi. I co się tu dzieje? No ale dobrze, w porę opanowana sytuacja, kamopancerz. Okej, no zaraz koniec. Korzystam z okazji i postawię kolejny domek. W razie gdyby tamten mi zniknął, bo nie ogarniam, w której rundzie go postawiłem. Aha, no niezły rozpierdziel w sumie robi. Niezły rozpierdziel tam robi. Dobra. Co tam, ceramiki leciały? Chyba ceramiki. Ci sobie też fajnie radzą. Super. No gładko, gładko w tym momencie. Te armaty mi nie znikną. Spoko, luzik, arbuzik. No i mamy ostatnią rundę. No na razie nie będę nic odpalał, bo nic tu nie wyszło. Więc bez sensu, żebym odpalał skilla, jak ona nawet nie sięgnie. Okej. To pora na super małpkę. Pyk, pyk, pyk. I to chyba tyle. No i moi drodzy, 2000 od tak za short life. 5 tokenów też? Jaka jazda. Opłaca się to robić, bardzo się to opłaca robić. I każde kolejne podejście za 8 stówek. Czekajcie, żebym ja dostał za przejście czegoś na poziomie medium 8 stówek, to bym musiał grać chyba na mapce expert, bo im wyższa mapka, tym więcej dostajecie hajsu za jej przejście. Czekajcie, ja sobie to znajdę aż. W sensie za jej przejście na poszczególnym poziomie. Zobaczcie, na intermediate macie easy za 300, a na poziomie beginner macie easy za... a na poziomie beginner macie easy za 150. Na advanced, medium, to dalej nie jest 800, nie? Na advanced, a jest potem tylko expert? Na ekspercie, no medium jest za więcej. Okej, okay, no to na ekspercie w takim razie. Medium jest za więcej, a tutaj mogę sobie farmić tak naprawdę spoko golda. Ale dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Krótki, bo krótki, ale chciałem wam pokazać po prostu tylko tę jedną specjalną misję, żeby zrównoważyć chociaż ten odcinek, który był poprzednio, który trwał aż 40 minut. Ja wam dziękuję za uwagę, liczę, że mimo wszystko się spodobało. Zachęcam, jeżeli chcesz być na bieżąco, do zostawienia subskrypcji, pozytywnej oceny, jeżeli film się podobał. To im bardzo pomaga. Jeśli chcesz dostać powiadomienia, kliknij w dzwonek, ale to już jak chcesz. Jak chcesz, to twój biznes. Ja się na pewno ucieszę, nie? Bo dla mnie więcej wyświetleń,
To też jakaś perspektywa rozwoju. Ale i tak na wyświetlenia nie narzekam, także dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, miłego dnia, do usłyszenia niedługo w kolejnym odcinku z Małpek. Cześć!